Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Nuxa. poniedziałek, czyli czas na newsy z Windowsa. Nie robię z tego specjalnie autentycznie, ja wiem, że tydzień temu, był, był, tydzień temu tydzień był taki Windowsowy, bo tak, omawiałem trochę, a teraz patrzę sobie na IT Hardware i jako, że ja nie jestem człowiekiem, który śledzi i ogólnie omawia newsy z tego, z tego portalu, ponieważ taki człowiek już istnieje, Pozdrawiam, i tak nie Orlando ale pozdrawiam. E, w każdym razie jest coś, co rozwaliło mi system autentycznie. I nie moją kochaną Fedorkę, na której właśnie to nagrywam, tylko mój system wewnętrzny. Słuchajcie, windziarze, a dokładnie około kilkudziesięciu tysięcy użytkowników Lola League of Legends straciło dostęp i możliwość do gry. Jeżeli używa Windows 11, ominęło wymagania posiadania TPM 2.0. Tak, jeżeli macie w tej chwili stary komputer, tak, e, który nie ma TPM-a, TPM-2.0, to już sobie w Lola nie pogracie. Ja zrozumiem też bardzo dobrze, że mm, Linux został również uwalony w tej ładce. Stało się to około połowie kwietnia chyba coś takiego. Po prostu grając na Linuxie, macie wielkie informacje Wini i Nat To teraz możemy się troszeczkę tak e, pośmiać. Ja się nie śmieję w ogóle że właśnie wam kochany deweloper uwalił granko, ale to nie jest najlepsze, ponieważ Vanguard, tak nazywa się ten antycheat, jest nazywany zwykłym rootkitem, który dysponuje dostępem do wszystkiego na waszym komputerze. Przypatrzmy się temu z perspektywy linuksiarza. Zapraszam. OK, wyjaśnijmy sobie parę rzeczy na start. Nie używam Windowsa od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie gram w Lola, nie używam Lola, nie lubię doty, ogólnie tego typu gier. MOBA chyba się to nazywa, tak? Nie przepadam za czymś takim. Dobrzy ludzie. Ale Loli jest tak znany, że nawet tutaj w RMF Max, gdzie była informacja, że Vanguard na razie nie wejdzie do LoLa, to było 1 marca chyba, na, na, na dzień dowcipu jakiegoś to wstawili, powiem to w ten sposób. W każdym razie, jak wiadomo, ja sobie tutaj szukałem, ostatnio mi kolega, znaczy kolega, widz w jednym z komentarzy powiedział, że uwalili nam Battlefielda 5, deweloperzy z EA Games, Stwierdzili, że Battlefield 5 nie będzie się grać na Linuxie, bo, bo to anti i w ogóle no. I jest koniec, słuchajcie, jak było złoto, bo chodziło o to perfekcyjnie, sam zresztą grałem. Tak, jest koniec tematu. Po prostu kernel anti-cheat, bla, bla, bla. Fa Wiadomo co, i tak dalej możecie sobie tutaj poczytać. Zresztą na, na Reddit'ie pewnie też jest bardzo dużo informacji na ten temat, już szkoda, no ale tak działają duże firmy. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, bo widocznie wszyscy, wszyscy cheaterzy grali na Linuxie. Widocznie Linux dlatego skoczył z 2% na 3, bo wszyscy akurat cheatowali na Battlefield 9, tak? Umieli czyty tam zastosować konsole, update y zrobić i tak dalej. Okej, okay, trudno, ki wam. W... Wiadomo co, plery, tak? Siara. Słuchajcie, ale żeby było wesoło, i to jest teraz dużo weselej, bo również ten kolega napisał, że loli już nie chodzi na Linuxie. No okej, okay, dobra, śmieszki się zaczęły. Ha ha ha, frajerzy. No to teraz można powiedzieć „Windiarze, frajerzy, bo kochany wasz Riot, szef i dowódca League of Legends. Prowadził paczek, który zakończył granie dla windiaży na Windows 11, którzy nie mają modułu TPM20. Co to jest moduł TPM2.0? Jest to moduł, który jest wymagany, jest to niby moduł zabezpieczający itd., itd., y, który Windows 11 wymaga do instalacji. Oczywiście jest mnóstwo obejść, wszyscy się z tego śmieją y, i w ogóle. Tylko sprawa jest taka, że jeżeli teraz firma Riot wprowadziła w swoim, klien w swoim kliencie, tak, League of Legends. Wymaganie posiadania TPM 2.0, którego się nie da obejść, bo nie uruchomisz inaczej gry. Również jest powiedziane, że Riot wprowadził to dlatego, że Microsoft nie chciał tego przestrzegać za bardzo, puszczał i bokiem i tak dalej. Zezwalał na przerabianie, żeby Windows jednak chodził bez tego TPM-a. Tak wiadomo, kasa i reklamy. Po to dostajecie darmowego Windowsa przecież od wielu lat na torrentach. Właśnie po to, żeby go promować w ten sposób. Oni i tak na tym zarobią i tak. Ale wy teraz, jeżeli macie starszy sprzęt, a jest wiele takich osób, tutaj proszę bardzo, opieram się na IT hardware, jak nigdy tego nie robię, tak teraz to zrobiłem, przeczytałem ten news dwa razy, bo nie uwierzyłem, że to się dzieje naprawdę. Słuchajcie, Vanguard jest prowadzony, TPM moduł jest prowadzony i jest tutaj informacja, że prawdopodobnie, moment, moment, jest tak popularną grą. W ostatnich 30 dni zagrało ponad 133 miliony aktywnych graczy według Active Player IO, tak? Jest to ponad 930 tysięcy i 40 tysięcy osób, które stracą dostęp do gry. Jak to powiedziano tutaj, 0,7% bazy, bazy graczy LOL ominęło wymagania TPM systemu 11, a 0,03% miało problemy z Vanguard, tak? Więc. Mm, Pięknie, milion osób prawie, tak? Ci, którzy nie posiadają modułu TPN 2.0, mają dwie możliwości. Możecie sobie przejść do Windows 10, chyba że nie przechodziliście, to musicie sobie kupić Windows 10, bo klub z 11 raczej działać nie będzie, więc możecie sobie kupić albo pożyczyć z zatoki Windows 10, tak, i złamać wszystkie prawa licencji ewentualnie możecie kupić sobie nowy komputer, który obsługuje TPM2.0. Brawa, bo właśnie deweloper zrobił wam taką jazdę, że głowa mała, bez mydła, bez żelu i będzie bardzo, bardzo piekło. Będzie takie piekło, że ten diabełek z BSD umrze ze śmiechu, powiem to w ten sposób. No niestety, tak to się dzieje. A dlaczego ja się z tego śmieję? Ponieważ wszyscy się, znaczy wszyscy... Mm, Dużo osób na kanale, tak? Widzów się śmiało z tego, że już nie ma lola, nie macie to, haha, Linux jest taki taki. To teraz my się możemy z Was śmiać, haha, pograliście sobie już. No, chyba że macie TPM2.0, to grajcie sobie dalej spoko, nie? I, moje, I teraz moje takie dopowiedzenie do tego całego tematu powiem to tak. Myślicie, że skończy się na tej jednej rzeczy, na tej jednej grze. Nie. Być może Microsoft, to już jest moje do powiedzenia, biorę na tlatę. Dużą mam, twardą, więc spokój. dużo rzeczy wytrzymuję. Yy, słuchajcie dobrze ludzie. Yy, być może takie wymaganie wejdzie do wielu innych anti-cheatów. Kij, Linux, Linux, i tak to już nie będzie chodzić, bo robią to deweloperzy jak robią, tak? Mogliby spokojnie ten temat jakoś doprowadzić, dogadać się z, z producentami, znaczy producentami, deweloperami Kernela, czy deweloperami Wine, czy, czy Protona, czy czegokolwiek innego, bo byłaby taka możliwość, żeby umożliwić graczom na Linuxie korzystanie z ich gier, które prawdopodobnie zakupili. Nie mówię o Lolu, bo to jest darmówka, tak? Ale nie, nie będziemy uwalać dalej, i tak dalej. Słuchajcie, żeby było śmieszniej, albo jeszcze mniej śmieszniej, jest tutaj informacja gra.pl, grab.pl to jest portal o grach i okazuje się, że. Słuchajcie, Riot Vanguard jest po prostu rootkitem. Jest zwykłym rootkitem, który po zainstalowaniu, dostaniu się, ma dostęp do wszystkiego w waszym kompie. Może przeglądać wasze pliki, monitorować aktywność, skanować zawartość schowka, integro, ingerować w jądro systemu. To jest rootkit. To jest odkreślenie rootkita od zawsze. Brawo, kochani posiadacze Windowsa, nie dość, że dajecie się mać cenami gier, to do tego jeszcze rozdajecie swoje rzeczy. Co robi Vanguard, nigdy wam nie powiedzą. Jak złamią Vanguard, a pewnie złamią, albo będą mogli go obejść, to co wtedy będą mieli dostęp do waszych rzeczy w komputerze? Bo Vanguard taki dostęp ma. Każdy antichit działa praktycznie na takiej zasadzie, tak? Może nie jestem specjalistą, zaraz mi tu specjaliści od wszystkich antichitów zajadą. Proszę bardzo, piszcie. Pomożecie algorytmowi YouTube wypromować ten kanał, który jest zajebisty. Po prostu. Zróbcie to, nie ma sprawy. Pojedźcie po mnie. W każdym razie, słuchajcie, to nie jest jakiś tam domysł czyś tam, tak? Tylko, proszę bardzo, jest tutaj napisane. Sprawa nabrała rozgłosu w Polsce po wpisie na Twitterze streamera Piotra Maciejacza. Maciej, przepraszam, Maciej Maciejczaka, przepraszam bardzo za przekręcenie tego tematu. Kuj, jest to wszystko ładnie opisane w artykule, tak? Co tu się dzieje i co się będzie działo fajnie, spoko i wszystko po to, żeby sobie zagrać w grę i wy mówicie o bezpieczeństwie, o tym, że Linux jest nic nie warty i tak dalej, i tak dalej, bo gry nie chodzą. I ja dziękuję za gry, które którymi szpiegują kompa I do, mają dostęp do wszystkiego, po prostu do wszystkiego. No ludzie, święci, jak ja nie mam za bardzo swoją prywatność, owszem, mam hasła, po 40, 50 szyfrowane hasła, znaczy losowe, tak, okej. Okay. Może nie jestem jakimś mega zwolennikiem, siedzę, w, nie wiem, czapce, kurde, z folii aluminiowej i, i sorry, głos tracę, no niestety, <laughs> I, i czegoś tam jeszcze, ale jak czytam taką rzecz, to po prostu mi się w głowie nie mieści, na co się, kurde, zgadzacie, bez kitu, to jest po prostu ha, 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 I to jest, nie wiem, to się mówi trada, rant, nie wiem, co jeszcze, tak, zdecydowanie tak i znowu powiedzą, że ja rozpowszechniam, że ja zastraszam i w ogóle to czytajcie artykuły z Waszych pism, zobaczcie co robią Wasi kurde deweloperzy Waszych cudownych gier. Ja pierdzielę. Tu nie chodzi o to, żeby już rzu rzucić Windows'a, a lecieć na Linux'a. Nie, ale zastanów się, co, co się dzieje w ogóle i na co się zgadzasz, tak, żeby sobie pograć, dobry człowieku. Bo tak jak powiedziałem, uwalili nas, tak, uwalili dużo graczy. Ja lubiłem Battlefielda grać, może raz na jakiś czas, ale nie pogram, to nie pogram, ok, mam to gdzieś. Nic nigdy więcej od IA nie kupię, po prostu za to, co zrobili. Bo zostało zrobione to specjalnie i po prostu na tegys, tak? Pytanie co ty zrobisz dobry człowiek jak wyjdzie batyfit, nie wiem szóstka, siódemka, polecisz do sklepu i kupisz. Obojętnie czy będzie miało jakieś denuwo, czy inne zabezpieczenie co będzie ci grzebało w plikach i, i w ogóle i, i nie wiadomo co jeszcze. Mówi się wszędzie głosuj portfelek, głosuj tym, głosuj tamtym. no, no głosuj no. Słuchajcie, ten film to nie jest to, żeby, żebyście już lecieli na Linuxa. Nie, bo na Linuxie też to nie chodzi. To nie ma już żadnego znaczenia w tej chwili. Nie? Tylko zastanówcie się nad tym, co, na co się zgadzacie. Kurde, ludzie, święci, kochani wy moi, tak? No naprawdę, ten news. To nie jest pierwszy lepszy malutki, nie wiem, portalik, tak? To jest naprawdę duży, ogromny portal, który o tym właśnie poinformował. Na Reddicie też jest chyba jazda, zaraz tego poszukam. Tu znalazłem post na Reddicie, tak? Że y, na jedenastce nie ma, nie ma opcji, no dziesią na dziesiątce sobie możecie pograć, tylko teraz jest jeden problem. Jak zejdziecie na tą dziesiątkę cudowną, y, to będziecie mieć pewnie kilka razy dziennie albo kilkanaście razy na tydzień. Wielkie okno zapraszające was do Windows 11, I tak będzie w kółko! Po prostu w kółko! Brawo! Zaje Pajnie. O, ja pierdzielę, dobrze wam zrobili autentycznie, jak ja nie lubię, naprawdę nie, nie robię takich filmów. Nie lubię się naśmiewać z innych ludzi, z ich problemów i tak dalej, bo sam mam zaje... duże problemy, tak? Zdrowotne głównie. Ale po czymś takim po prostu i po tej całej jeździe, jaką niektórzy zrobili pod poprzednimi moimi filmami, tak, na temat możliwości przejścia na Linuxa, to teraz ciekaw jestem, co ci ludzie napiszą tutaj. Że znowu zastraszam, że znowu ten, linki są pod filmem. Naprawdę, ja nie będę tego filmu przedłużał. 13 minut wystarczy. Wyłączę kamerę i się będę śmiał. Będę się śmiał tak, że mnie sąsiedzi usłyszą na Kurtmanowie. W Krakowie. Powodzenia! Gorąco pozdrawiam, trzymajcie się i ciepło, i tak dalej, i tak dalej. No, a przy okazji, jeszcze jedna rzecz. Dla tych, którzy zostali do końca, wiecie, że ja taki normalnie nie jestem, że nie jestem aż taki, powiem to tak, że ten film mógłby wyglądać troszeczkę inaczej. Ta informacja też mogłaby być troszeczkę inna, ale postanowiłem sobie zrobić takiego trola, że głowa mała, tak? Bo, bo to jest po prostu śmieszne. Albo nie, to jest kurde tragiczne, i to jest ten, i to jeszcze informacja o tym rutkicie, co on tutaj robi. To jest niedowiary! Kurde! To jest niedowiary, na co zezwalają użytkownicy Windowsa, żeby sobie pograć. O oh my fucking god Pozdrawiam Bartek świata Linuxa. Trzymajcie się ciepło. Cześć.